Jerzy Łużniak podsumowuje swoją kadencję. Będzie pan kandydował na kolejną kadencję? Tak. I mam nadzieję, że mieszkańcy poprą mnie. Przyjazne dusze z owacjami na stojąco. Mamy tutaj do czynienia z pewną taką sytuacją spirytystyczną. Są duchy. Kowarska akcja Zaadoptuj drzewo. Drodzy Państwo, czekamy na zgłoszenie 10 rodzin kowarskich. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 20 listopada. Kamila Krawiecka-Bryle, rozpoczynamy serwis informacyjny. Dzisiaj w Jeleniogórskim Ratuszu prezydent Jerzy Łużniak zorganizował konferencję prasową podsumowującą mijającą kadencję. Na miejscu był Adrian Andruszkiewicz. Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj tak naprawdę to jest ważny dzień dla nas wszystkich. Przede wszystkim dla mnie, bo 5 lat temu, mniej więcej za kilka godzin będzie te 5 lat, kiedy złożyłem ślubowanie, zostałem prezydentem miasta Jeleniej Góry. Wybory samorządowe już za kilka miesięcy. Tak więc czas na podsumowanie kadencji. Dzisiaj w tym temacie została zorganizowana konferencja prasowa przez prezydenta Jerzego Łużniaka, który wspomniał o wielu wydarzeniach i inicjatywach, między innymi o tych, które zostały podjęte podczas pandemii. Zostawiliśmy otwarte lasy i otwarte parki. Zamknęliśmy place zabaw, no bo niestety taki był nasz obowiązek i niestety musieliśmy zamknąć cmentarze, co też nie do końca potrafiłem to zrozumieć. Kupiliśmy 18 tysięcy maseczek wielorazowych, 70 tysięcy maseczek jednorazowych. Prawie 90 tysięcy kupiliśmy rękawic takich ochronnych jednorazowych. Prezydent odniósł się także do wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Wspomniał o przyjmowaniu uchodźców i pomocy udzielonej m.in. miastom partnerskim. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce, które przyjęło uchodźców z Ukrainy, z tego względu, że my mieliśmy i mamy dalej miasto partnerskie, które nazywa się Siewierodonieck. Dzisiaj ono jest opanowane przez wojska rosyjskie. Wtedy jako pierwszą grupę mieliśmy już bodajże po 2 dniach część mieszkańców Siewierodoniecka. W największej ilości zakwaterowanych to mieliśmy ponad 1800 osób. Dzisiaj mamy pod naszą opieką w granicach około 100-130 osób. To się codziennie praktycznie zmienia. Oczywiście nie mogło zabraknąć informacji o inwestycjach realizowanych w mieście podczas mijającej kadencji. Inwestycje w Jeleniej Górze, proszę Państwa, przez te lata to były na kwotę ponad 450 milionów złotych. Na taką kwotę w Jeleniej Górze w ciągu tych lat, dzięki temu, że była bardzo dobra współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami, a przede wszystkim radnymi z klubu Koalicji i jeden z klubu Lewicy, to pozwoliło, że tak duże inwestycje na tak dużą kwotę były i są przeprowadzane u nas w Jeleniej Górze. A czego nie udało się zrealizować? Nie udało nam się z mieszkaniami, z budową mieszkań. Ale to nie chciałbym, powiedzmy, tłumaczyć się, ale przygotowaliśmy projekty, bo tak, najważniejsze to są zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą, żeby takie mieszkania były budowane. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o tym, o budowie mieszkań, rozmawialiśmy, że takie mieszkania powstaną też przy ulicy Wolności, tam gdzie mieszkają dzisiaj uchodźcy z Ukrainy. Jeżeli chodzi o halę widowiskowo-sportową, halę widowiskowo-sportową mamy lokalizację, zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego z tego względu, że tam akurat wysokość była niższa niż planowaliśmy. Mamy koncepcję budowy hali widowiskowej przygotowaną, wskazaną jak ma program funkcjonalno-użytkowy, także dzisiaj czekamy tylko na zmianę planu, a później będziemy składali wniosek o dofinansowanie. Prezydent, zapytany o nadchodzące wybory, bez wahania stwierdził, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję. W sobotę w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze odbył się premierowy spektakl Przyjazne dusze. Sztuka powstała z inicjatywy aktorów, a nadzór reżyserski objął nad nią Tadeusz Wnuk. Mieszkał tutaj ze swoją żoną, Suzy, no. A,
Elegancka kobitka. No właśnie. Znał ich pan? O, bardzo blisko. Co? No teraz nos mu rośnie na kilometr, nie? Spektakl Przyjazne dusze jest poruszającą historią o miłości, przemijaniu, pełną humoru i wzruszeń. Podczas premiery zdobył uznanie publiczności. Owacje na stojąco to największy komplement dla wszystkich osób uczestniczących w tworzeniu przedstawienia. Mamy tutaj do czynienia z pewną taką sytuacją spirytystyczną. Są duchy, są rzeczy nadprzyrodzone, a to zawsze oczywiście jest element, który przyciąga i w teatrze, i w kinie. Nie możesz być głodny. Tak, wiem, nie mogę, ale gdybym mogła, to bym to wszystko zamówił. A ty? A widzów zapytaliśmy o to, czy często odwiedzają Jeleniogórski Teatr i jakie wrażenia towarzyszyły im po spektaklu. Porównujemy ten teatr z naszymi teatrami wrocławskimi i uważamy, że jest bardzo w takim stylu, który nastraja do oglądania, do słuchania i buduje świetną atmosferę. Lata 20, 30, bardzo nam się wystrój podoba i atmosfera też. Mieszkamy daleko od Jeleniej Góry i tutaj jesteśmy jako turyści. Zaplanowaliśmy wizytę kilka tygodni temu i powiem, że bardzo, bardzo nam się podoba, jest fajna gra aktorów. Bardzo pozytywna sztuka, pięknie zrobiona, z bardzo ładną scenografią i świetną sztuką aktorską. No fantastycznie, po prostu mistrzowskie zagranie. No, godne polecenia będziemy. Jeśli będzie okazja, będziemy jeszcze raz uczestniczyć w tym spektaklu. Czekają na dziecko. Trzeba im pomóc. Mnie nikt nie pomaga. Jeżeli uważa, że potrafi napisać książkę, niech to zrobi. Bohaterzy, którzy tutaj się pojawiają, para młoda para, młodzi ludzie, którzy wynajmują dom wielkiego, wybitnego pisarza, który zginął tragicznie, są pewnego rodzaju tarapatach, które się właśnie w tym domu dzieją, ponieważ chcą wynająć dom, są w przekonaniu, że w tym domu są tylko oni, natomiast nie zdają sobie z tego sprawy, że w tym domu jeszcze właściciele, którzy ulegli tragicznemu wypadkowi, jeszcze są, ich dusze jeszcze w tym domu funkcjonują. A czy one są straszne, czy one przeszkadzają, czy pomagają, to już Państwo sami ocenicie, przychodząc do nas na spektakl. Spektakl do zobaczenia będzie w dniach 24, 25 i 26 listopada. Szczegóły na www.teatrnorwida.pl. W mieście Kowary sadzone są platany. Wszystko w ramach akcji Zaadoptuj drzewo, realizowanej w ramach projektu Zielono-Niebieskie Kowary. Zachęcamy mieszkańców Kowar do wzięcia udziału w akcji ekologicznej pod hasłem Zaadoptuj drzewo, realizowanej w ramach projektu Zielono-Niebieskie Kowary. Drodzy Państwo, przed nami kolejne działanie projektu Zielono-Niebieskie Kowary zadedykowane dla mieszkańców miasta Kowary. Za moimi plecami aleja, na której już niebawem staną przepiękne drzewa, które nazywają się platanami klonolistnymi. Nazwa bierze się stąd, iż liść platanu jest łudząco podobny do liści znanych nam powszechnie klonów. Platany mogą rosnąć w parkach, na skwerach, zarówno jako drzewa pojedyncze, jak i w przepięknych alejach. A ich bardzo wysoka tolerancja na zanieczyszczenia w powietrzu sprawia, że w dzisiejszych czasach są drzewami chętnie sadzonymi. Miejska akcja Zaadoptuj drzewo będzie odbywała się już w najbliższy piątek 24 listopada. A w sobotę w Łomnicy nad rzeką Bóbr wolontariusze przeprowadzili akcję nasadzenia łącznie 80 drzew, olszy czarnej i wierzby kruchej. Zacienienie koryta rzeki ma służyć bioróżnorodności i zwiększyć liczbę siedlisk wielu gatunków ryb. Akcja była możliwa dzięki finansowaniu z WWF Polska. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Państwu pięknego popołudnia. Do zobaczenia.